Zaczęły się w Polsce masowe aresztowania, zaczął się terror. Bardzo szybko przepełniały się więzienia, więc Niemcy szukali nowych miejsc, gdzie mogliby aresztowanych umieszczać. I to miejsce wybrali, ponieważ tu przed wojną były koszary wojskowe. I te budynki, które obecnie tu widzimy, one w większości pochodzą przed wojną. A więc nie trzeba było budować jakichś nowych bloków, baraków, tylko do tego, co tu było, można było od razu przywozić i osadzać skazanych. To zdecydowało. Oficjalny rozkaz założenia obozu w Oświęcimiu Himmler wydał w kwietniu 1940 roku. Pierwszym komendantem obozu mianowano Rudolfa Hessa. I my jesteśmy w tej chwili w tej pierwszej części obozu w Auschwitz, 3 km stąd Birkenau. A oprócz Auschwitz i Birkenau była jeszcze trzecia część obozu przy kombinacji chemicznej w Monowicach. Mieszkało tam i pracowało około 10 tysięcy więźniów. Tam nie ma muzeum. Na wróci mieszkańców, którzy wysiedlono i jest Birkenau. Jak była kiedyś nazywa się Monowicz. Na pewno zauważyliście już, że obóz posiadał pewien system zabezpieczeń. Otaczały go druty kolczaste. I te druty były niemal ciągle naelektryzowane i dotknięcie groziło śmiercią. Pod ogrodzeniem były betonowe płyty, które miały uniemożliwić ucieczkę pod wodę. Oprócz tego co kilkadziesiąt metrów znajdowały się wieże strażnicze. A brama, przed którą zatrzymaliśmy się, była w zasadzie jedyną bramą, która prowadziła do tego obozu. I był na tym napis niemiecki Arbeit in Frei, co tłumaczono praca w obozie. Oczywiście było to niezdarne, ponieważ praca w obozie była tylko metodą zabijania. Nie była to żadna droga do wolności. W tym drewnianym baraku było pierwsze biuro przyjęć. To tu pierwszym więźniom wydawano numery obozowe. Różnica przy nalotu może się stoić w takim punkcie pojedynczym. Przy bramie one są co jakiś czas między wieżami zlokalizowane. Na terenie tej wsi, kilku mniejszych, które były wokół, mieszkało około 1200 mieszkańców. Było ponad 560 domów, zagród, zabudowań gospodarczych różnych. Z rozkazu Himmlera w 1941 roku wiosną wysiedlono wszystkich tych ludzi. To się stało w 3 dni, tuż przed Wielkanocą 1941 roku blisko. I koło każdego krematoria zostały wykopane takie doły. Tutaj za tymi marmurowymi tablicami w ziemi widzimy takie zagłębienia. Również wysypywano popioły ofiar, ale ten popiół w większości jeszcze przed wyzwoleniem wywieziono i utopiono w wsi. Tą grupą więc się tu schowamy, tak żeby im tam nie przeszkadzać. Tak, wiemy już, że na terenie Birkenau były dwa typy baraków, drewniane i murowane. Ta część była przeznaczona dla kobiet. Baraki budowano bardzo szybko, na nieprzygotowanym, nieuzbrojonym, podmokłym bardzo terenie, bez jakiejkolwiek izolacji. Do każdego baraku było tylko jedno wejście.